dzisiejsze Morskie Fakty zrobimy troszeczkę inaczej niż do tej pory było. Omówimy trzy tematy takie wiodące i potem sobie troszeczkę więcej pogadamy, także zapraszam serdecznie. Port Władysławowo to najdalej wysunięty na północ polski port. Jego kształt nie zmienił się w sposób istotny od czasów budowy w 1938 roku. Pierwsze osadnictwo miało miejsce w rejonie obecnego Władysławowa ponoć już w epoce kamienia łupanego. Jednak zapisane wzmianki o Wielkiej Wsi, czyli Welawes i okolicznych miejscowościach pochodzą z XIII i XIV wieku. Więcej o działalności portu Władysławowo i planach rozwojowych mówi Witold Wawrzyniak Żynkowski, prezes zarządu Szkuner Spółka z o.o. w rozmowie z Markiem Grzybowskim z Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Musimy też coś napomknąć o zimie, bo takiej zimy w Polsce nie było od dawna. W końcu możemy wyciągnąć z szafy dawno zapomniane zimowe ubrania, wybrać się na sanki, ulepić bałwana czy stoczyć bitwę na Śnieżki. Przez ostatnie tygodnie mogliśmy obserwować, jak Gdynia przeobraża się w lodową, magiczną krainę. Urok niektórych miejsc pobudził kreatywność fotografów, którzy ochoczo ruszyli w miasto z aparatami. Jeszcze troszeczkę ponad tydzień i będziemy mogli znów rozkoszować się spinningiem w portach we Władysławowie i wszystkich innych. 6 marca natomiast mamy zawody Władkowy Sandacz, na którego organizatorzy, czyli Morski Sportowy Klub Wędkarstwa Morskiego Władek Team, zaprasza bardzo serdecznie wszystkich. Są to zawody otwarte dla wszystkich miłośników spinningu morskiego. Okej, moi kochani, tak jak widzicie, zima powoli, ale odpuszcza i to bardzo dobra rzecz, ponieważ nie wiem, czy widzieliście naszą nową serię o surfcastingu. Wczoraj wszedł na kanał drugi odcinek, gdzie już fizycznie pokazywałem te wszystkie sprzęty, które zakupiłem dzięki wam, dzięki temu, że wy piszecie w komentarzach, jakie sprzęty wam się sprawdzają, później się nawiązuje dyskusja, później ja jeszcze też z morską ekipą wszystko omawiam, no i na końcu jest ten zakup. Wydaliśmy 2000 zł na ten sprzęt, więc bardzo serdecznie zapraszam. Właśnie tam macie ten film. Zapraszam, zobaczcie sobie go, bo to jest bardzo, ale to bardzo fajne, żeby to się rozniosło, no bo naprawdę dużo zachodu jest z tym, ale myślę też, że to może mieć dużo wartości, taki film, ponieważ my zakupujemy te sprzęty, które są fizycznie w sprzedaży. Teraz, nie, że one są wycofane ze sprzedaży. Nie, bardzo, ale to bardzo mocno zwracam na to uwagę. Oczywiście możecie sobie zobaczyć tam filmik właśnie, jak zastanawiałem się nad tym, czy kupić tą wędkę Litor od Mikado, bo tam są pewne problemy z tymi wędkami, z dostępnością tych wędek, ale okazało się, że ta czerwona jak najbardziej będzie w sprzedaży w tym roku i w przyszłym, także atakujemy. Druga rzecz to oczywiście zawody. Zawody spinningowe Władkowy Sandacz, czyli zawody, gdzie łowimy, no, główną rybą premiowaną jest sandacz. To jest też bardzo istotna sprawa, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy właśnie tego typu zawody, były rewelacyjne, natomiast w zeszłym roku był tego typu problem, że port był w zasadzie cały w środku, ta woda nabita śledziami i po zawodach, jak z Adamem Cempel, żeśmy sobie zarzucili nasze przynęty, nasze zestawy śledziowe, no to wyciągaliśmy pełne choinki i obojętnie, gdzie byśmy wrzucili ten zestaw, wyciągaliśmy te śledzie, także ten sandacz był tak nażarty tych śledzi, że no dlatego tylko 3 sandacze się skusiły na tych zawodach na to, żeby no połknąć jakąś przynętę, bo zawodników było chyba 80. Także te zawody, które są w tym roku, 6 marzec, myślę, że będą bardziej udane. No i oczywiście kwestia tego, czy tam jest lód, no bo skoro już są zawody podlodowe nawet robione, no bo w tym roku mamy zimę wreszcie, tak jak powinno być, no to by trzeba było się spytać, to dobra, ale pewnie port jest też zamrożony. No i nie. Nasz Jarek Rusak, koordynator sekcji spinning, Władek Team, był w porcie, wszystko oblukał, mówi, że nie, gdzie są takie momenty, że coś tam próbuje się zrobić, jakiś lód, natomiast nie jest to problem, bo idzie odwilż, zawody są no tak zabite jakieś 2 tygodnie, więc myślę, że tutaj nie będzie najmniejszego problemu. Oczywiście, tak jak wyście zdecydowali, ja będę na tych zawodach, będę łowić i będę robił dla was taką relację oczami zawodnika. Coś takiego mieliśmy na Mistrzostwach Polski. Większości osobom się to spodobało, bo to było takie realne, bardzo fizyczne, że ja jestem na tych zawodach, no i właśnie problemy mam, tak jak zwykły zawodnik. Pada deszcz, no to jestem mokry na przykład chociażby, także będę
będą z tego też live'y, także 6, to jest sobota, spodziewajcie się, nie wiem właśnie czy filmu, czy bardziej, już zrobimy jakiegoś live'a po prostu z tych zawodów. No i najważniejsza kwestia, bo tych zmian, zobaczcie, jest dużo, no bo zakaz sportowy się kończy, będzie tych śledzi tego wszystkiego tutaj na kanale naprawdę na pęczki. Ale chciałbym też zwrócić uwagę na jeden fakt, na to, że teraz tą niedzielę nie będzie debaty. Ojej, wielkie oczy, takie duże, ja też mam wielkie oczy, bo przyzwyczaiłem się do tych debat, bo w końcu mieliśmy te debaty od roku. Każda niedziela, słuchajcie, o 20 poświęcona na debaty. No i fajnie byłoby się z wami spotykać, nie powiem, ale to troszeczkę mieszało w szykach, tak samo mi, jak i wam, no bo wiecie, sezon letni, długie dni, a o 20 trzeba usiąść do debaty. No i żeśmy tak wspólnie na poprzedniej debacie, no i na debacie jeszcze wcześniejszej, żeśmy tak wywnioskowali, no i oczywiście z moją morską ekipą, żeśmy to przegłosowali, że debaty robimy raz na 2 tygodnie. Raz na 2 tygodnie. No i one będą też w piątki, czyli raz będą morskie fakty, czyli takie gadanko do okienka, gdzie ja gadam do was, wy oczywiście na czacie możecie sobie tutaj to komentować. Najlepiej jakbyście komentowali w komentarzach pod filmem, bo wówczas ja mogę do tego się też odnieść, tam zdecydowanie lepiej ta rozmowa wygląda. Czyli raz mamy morskie fakty w jeden piątek o 20, a za tydzień będziemy mieli debatę. No i właśnie, za tydzień będzie debata. Na jaki temat? No wy będziecie decydować. Myślę, że może być ten temat o tym sandaczu portowym, bo to jest świetny temat. A propos, jutro jedziemy do wędkarskiego.com zakupić nagrody na Władkowego sandacza. To jest też fajna inicjatywa, bo ja zaproponowałem takie coś, że skoro mamy pulę 2000 zł na nagrody na Władkowego sandacza, to skoczymy do wędkarskiego.com i wybierzemy 3 wędziska, takie dobre wędziska na właśnie sandacza. Wiecie, ja w zeszłym roku testowałem 2 wędziska, na przykład od Mikado, to był Big Slate od Mikado, no tańsze takie wędzisko za 100 i Inazume Pro Zander, tam je macie, bardzo fajne sprzęty. Myślę, że jedna z tych wędek to będzie Inazuma, bo to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny sprzęt, bardzo taki typowo sandaczowy, ale co dokładnie będzie, to będzie za 2 tygodnie w tym odcinku, nie za 2 tygodnie, nie jutro, tylko za tydzień, w sobotę oczywiście, o, natomiast i tak najważniejsza sprawa, słuchajcie, no bo zapisy się kończą, kończą się zapisy chyba z końcem przyszłego tygodnia. Więc jeżeli ktoś by chciał wziąć udział w spinningowych zawodach we Władysławowie, pula nagród, tak jak już mówię, ponad 2000 zł, do wygrania oczywiście dla pierwszej trójki, statuetki, przepiękne statuetki, macie to też na przebitkach zeszłorocznego sandacza, naprawdę to wszystko jest zrobione na bardzo wysokim poziomie, wejściówa 80 zł, może nie ekstremalnie tanio, ale słuchajcie, 80 zł i macie jedzenie, kawę przez całą noc. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Ja myślę, że tutaj nie ma co zwlekać. Walcie tutaj, po tej stronie wam to zrobię. Walcie tutaj, tutaj, tutaj do Jarka. Tam macie wszystkie namiary. Oczywiście link macie tutaj w opisie. Na dole wam go też wrzucę. Musimy na tym Władkowym sandaczu się spotkać, przybić pionę. Oczywiście z tego będzie też film. A ja na tą dzisiejszą tutaj ala debatę połączoną też z morskimi faktami. Za tą debatę już wam dziękuję. Znaczy debatę to nie jest. To jest bardziej monolog do okienka. Musimy to jakoś inaczej nazwać. Ale niemniej jednak bardzo się cieszę na spotkanie z wami na Władkowym sandaczu. Bardzo się cieszę, że jutro znowu będziemy w wędkarskim.com i znowu będziemy coś ciekawego wam nagrywać. No i zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś nie widział tej serii nowej o surfcastingu, czyli surfcasting od A do Z, śmiało niech się zapozna i niech koniecznie w komentarzu napisze mi pod tamtymi filmami, czy to jest ok, czy to się wam podoba, bo jak na tą chwilę tam jest bardzo mało komentarzy, roboty z tym jest od groma, natomiast no, ten feedback od was, te komentarze od was, no to ja nie bardzo wiem, czy idę w dobrym kierunku, czy może powinienem coś zmienić, a może po prostu powinienem zrobić sobie rok wolnego. To jest kusząca propozycja. Żartuję. Nie wytrzymałbym bez was. Cześć!